Cześć! Odjechane jednorożce, niepoprawna gra imprezowa. W tym filmie w 5 minut szczegółowo nauczę Was zasad gry. Jak przygotować rozgrywkę, jakie mamy rodzaje kart, co oznaczają te przeróżne słowa kluczowe oraz oczywiście jak wygrać. Te wszystkie hasła już za chwilę nie będą dla Was tajemnicą. Te całe zasady zrobiłem na wersji bez cenzury, ale zasady gry w podstawową wersję są dokładnie takie same. Stworzyłem jeszcze kinowy trailer do romantycznej muzyczki, aby nasze jednorożce mogły sobie troszeczkę poharcować. No to łapka w górę, intro i zaczynamy!
Najwyższy czas nauczyć Was grać w odjechane jednorożce. Zaczniemy oczywiście od przygotowania rozgrywki. Wręcz każdemu z graczy po jednej karcie pomocy. Resztę kart pomocy schowaj do pudełka. Pozwól każdemu z graczy wybrać jedną kartę jednorożka i umieścić go w swojej stajni, czyli położyć go ilustracją ku górze przed sobą. Pozostałe jednorożki umieść w żłobku, czyli stwórz z nich zakryty stos kart umieszczony pomiędzy graczami. Weź wszystkie karty z czarnym rewersem, dokładnie potasuj, a następnie każdemu graczowi rozdaj po 5 kart. Z kart, które pozostały, stwórz stos i połóż go na środku stołu. W tym miejscu będzie znajdował się stos kart odrzuconych. Układ kart w stajni. U góry układamy karty jednorożców, a na dole karty ulepszeń oraz kar. No i pozostaje wybrać pierwszego gracza. W tej wersji zaczyna gracz, który jest najbardziej napalony, a w wersji standardowej zaczyna gracz, który jest najbardziej kolorowo ubrany. Tura każdego z graczy składa się z 4 faz. Z rozpoczęcia tury, dobrania karty, fazy akcji oraz końca tury. Tury przebiegają zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Faza pierwsza, rozpoczęcie tury. Jeżeli w Twojej stajni znajduje się karta, na której mamy napisane, jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, należy rozważyć dany efekt. W tym przypadku poświęcamy naszą kartę, aby zniszczyć kartę przeciwnika. O słowach kluczowych będzie później. Faza dobierania karty. Po prostu dobieramy jedną kartę i bierzemy ją na rękę. Faza akcji. Podczas tej fazy możemy albo zagrać jedną kartę z ręki, albo dobrać jedną kartę ze stosu. Faza końca tury. Odrzuć tyle kart, by mieć ich na ręce maksymalnie 7, chyba że napisane jest inaczej. W grze występuje 5 rodzajów kart. Karty ulepszeń, kar, magii, jednorożców oraz ripost. Karty ripost możesz zagrać po tym, jak któryś z graczy zagra swoją kartę. Anuluje jej działanie i karta trafia na stos kart odrzuconych. Na przykład powiedzmy, że Kasia chce zagrać kartę ulepszeń magiczny pas cnoty, na co Roman jej nie pozwala i rzuca kartę riposty. Kasia się nie poddaje i rzuca kartę riposty na kartę riposty, anulując jej działanie. Dzięki czemu może założyć swój wymarzony pas. A dlaczego mogła to zrobić, skoro zagrała już raz kartę? Ponieważ podczas jednej tury można zagrać dowolną liczbę kart ripost. Karty ulepszeń zapewniają pozytywne efekty. Możesz zagrać kartę ulepszenia w stajni dowolnego gracza. Efekty kart ulepszenia w Twojej stajni obejmują tylko ją, chyba że na karcie jest napisane inaczej. Karty kar przynoszą negatywne efekty. Możemy zagrać je w stajni dowolnego gracza. Oddziaływują tylko na te stajnie, chyba że napisano inaczej. Karty magii zapewniają jednorazowe efekty. Karta magii aktywuje się w momencie zagrania. Następnie należy ją odrzucić. Na przykład zagrywamy kartę magiczną wabik na jednorożki, następnie kradniemy naszemu przeciwnikowi jednego jednorożka, a kartę odrzucamy. Karty jednorożców możesz zagrać w stajni dowolnego gracza. Istnieją 3 podtypy kart jednorożców. Karta jednorożka. Jednorożki mogą się dostać do stajni wyłącznie poprzez żłobek. Nie należy ich umieszczać na stosie kart odrzuconych ani w talii, a gracz nie może ich mieć na ręce. Karta magicznego jednorożca. Te karty zapewniają specjalne efekty, niektóre wymagają aktywowania, inne mają stałe efekty. Karta zwykłego jednorożca. Nie posiadają żadnych umiejętności, po prostu są. Słowa kluczowe występujące w grze. Poświęcenie. Umieść kartę ze swojej stajni na stosie kart odrzuconych. Zniszcz. Umieść kartę ze stajni innego gracza na stosie kart odrzuconych. Ukradnij. Umieść kartę ze stajni innego gracza we własnej stajni, bo przecież masz wywalone w cudzą własność. Odrzuć. Umieść kartę ze swojej ręki na stosie kart odrzuconych. Dobranie. Weź wierzchnią kartę stali na rękę. Każdy efekt na karcie ulepszenia, kary czy jednorożca, który nie wymaga aktywowania, należy uznać za efekt stały. Stały efekt karty jest aktywny, dopóki karta znajduje się w stajni. Niektóre efekty mogą zostać aktywowane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Takie efekty zawsze są poprzedzane słowami jeśli albo gdy. Niektóre efekty są opcjonalne, tak jak tutaj mamy słowo możesz, czyli możesz, ale nie musisz, a niektóre są przymusowe, tak jak tutaj pomiń. Karty operują terminologią w odniesieniu do graczy. W tym wypadku kieruje się do osoby, która zagrała daną kartę. Wszyscy gracze to dosłownie wszyscy gracze, również osoba zagrywająca kartę. Dowolny gracz to dosłownie dowolny gracz, również ty. Dowolny inny gracz to każdy gracz oprócz ciebie. Jeżeli karta wymaga od ciebie zagrania, którego nie możesz wykonać, po prostu zignoruj to polecenie.
Jak wygrać? Wygrywa osoba, która jako pierwsza umieści w stajni wymaganą liczbę jednorożców. Od 2 do 5 graczy trzeba mieć 7 jednorożców. Od 6 do 8 graczy wystarczy już 6 jednorożców, aby wygrać. Jeśli talia do dobierania kart się wyczerpie, wygrywa osoba, która aktualnie ma najwięcej jednorożców w swojej stajni. W przypadku remisu każdy z remisujących graczy podlicza litery w nazwach kart jednorożców w swojej stajni. Wygrywa gracz, który zdobył karty z największą liczbą liter. Jeżeli nadal jest remis, cały stół eksploduje, aby wszyscy przegrywacie. W tej wersji dochodzi jeszcze rozgrywka z procentami oraz z rozbieraniem, ale to już sobie doczytacie w instrukcji. W tym miejscu moja misja się kończy. Nauczyłem was grać w odjechane jednorożce. Pamiętajcie o polubieniu tego filmu, pozostawieniu subskrypcji, a na pewno przyczyni się to do rozwoju tego kanału. Wielkie dzięki i do następnego!